muzyk, kapelmistrz i prezes zarządu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Dolnośląski we Wrocławiu z siedzibą w Lubaniu Andrzej Drozdowicz został odznaczony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego złotą odznaką honorową zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Podczas uroczystości, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu w sobotę 20 stycznia 2023 roku, odznaczenie wyróżnionemu wręczyła radna wojewódzka Teresa Zębik wraz z wiceprzewodniczącym Sejmiku Dolnośląskiego Andrzejem Krytkowskim. Dla nas tutaj w Lubaniu i dla pana Andrzeja Drozdowicza myślę również jest to bardzo, bardzo ważne wydarzenie. Bardzo dziękuję tutaj w tym momencie wszystkim radnym, którzy poparli kandydaturę do tego wielkiego wyróżnienia dla naszego kapelmistrza, który przez wiele, wiele lat krzewił kulturę na naszym terenie. Jego orkiestra Dęta występowała i umilała nam czas na bardzo wielu ważnych dla nas uroczystościach. Piękne wydarzenie, ukoronowanie jego pracy zawodowej i takiej prywatnej również. Wyraźnie wzruszony Andrzej Drozdowicz opowiadał o swoim dorobku muzycznym. Na wstępie chciałbym wyjaśnić, ponieważ mam problemy zdrowotne w związku z powyższym. Bezpieczeństwo, moje zdrowie wymaga, abym w takim właśnie stanie występował i funkcjonował w przestrzeni publicznej. Proszę Państwa, tak się złożyło, jest to dla mnie wielki zaszczyt, wyróżnienie, ponieważ będę za chwileczkę odznaczony złotym medalem zasłużony dla Dolnego Śląska. Jest to bardzo prestiżowe odznaczenie, które zwieńcza moją kilkudziesięcioletnią pracę społeczną w dziedzinie kultury muzycznej, z czego bardzo się cieszę. Aczkolwiek chciałbym tą nagrodę, to wyróżnienie, ten medal dedykować wszystkim tym, którzy zajmowali się, zajmują bądź będą się zajmować w przyszłości kulturą muzyczną, regionalną, powiatową, gminną. I powiem Państwu tylko tyle, warto, warto. Za niespełna 2 tygodnie będę obchodził skromny jubileusz. 26 lat, jak jestem dyrygentem mojej kochanej orkiestry, kapelmistrzem. Za 8 miesięcy minie mi 41 lat, jak osiedliłem się w Lubaniu. Tutaj mieszkam, pracuję, żyję. No a za 3 miesiące będzie równo 51 lat, jak trwa moja przygoda muzyczna. I jeśli mam być szczery, tak dogłębnie, to powiem Państwu, gdybym miał cokolwiek w życiu jeszcze zmienić, albo drugi raz je przeżyć, nie zrobiłbym nic ponad to, co zrobiłem do tej pory. Wiceprzewodniczący Sejmiku podkreślił wkład Andrzeja Drozdowicza w życie kulturalne Dolnego Śląska. Andrzej Drozdowicz to bardzo zacna osoba dla Dolnego Śląska. Bardzo doceniamy jego pracę na tle kultury, tak, prowadzenie orkiestr dętych, prowadzenie chórów w różnych miejscach, a przede wszystkim obsługa od wielu, wielu lat, od lat 90. obsługa różnego rodzaju imprez kościelnych, kulturalnych, państwowych, społecznych. Ta promowanie, ta integracja młodych, wykształconych muzyków, a przede wszystkim zagospodarowanie, bo szkoła muzyczna, jak wiemy, wykształci muzyka. Da mu dyplom, ale on chce pokazywać to. I właśnie Andrzej Drozdowicz pokazuje tych utalentowanych dolnoślązaków, uświetnia imprezy okolicznościowe i bardzo dobrze promuje Dolny Śląsk, dlatego jednogłośnie na mój wniosek Sejmik Województwa Dolnośląskiego przez najpierw odpowiednia komisja uchwałodawcza, a potem Sejmik Województwa Dolnośląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę nadania złotego medalu zasłużony dla Dolnego Śląska, dla Andrzeja Drozdowicza. Warto przypomnieć, że Andrzej Drozdowicz był kapelmistrzem Wojskowej Orkiestry Dętej w nieistniejącej już Lubańskiej Łużyckiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza i ostatnim kapelmistrzem Orkiestry Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu. Rozpocząłem swoją edukację muzyczną jako dziecko w Orkiestrze Huty Zawiercie w Zawierciu. Potem moje losy rzuciły mnie tutaj do Lubania. Trafiłem do Orkiestry Łużyckiej Brygady WOP, która, jak Państwo wiecie, została przemianowana na Łużycki Oddział Straży Granicznej, a więc jej samoistnie orkiestra była Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej. Żartuję sobie, kiedy mówię, że byłem ostatnim kapelmistrzem, bo są gorsi, ale tak się złożyło, że to właśnie za mojej kadencji podjęto bardzo złą decyzję o likwidacji orkiestry wojskowej w Lubaniu. Ale to pozwoliło, że wówczas całe moje siły, środki i zaangażowanie
przełożyłem na pracę społeczną, reaktywując orkiestrę początkowo w Gryfowie. Później tą orkiestrę przeniosłem do Olszyny przez wiele, wiele lat i później do Lubania. I tak to już trwa 26 lat. Wyedukowałem wiele dzieci, młodzieży, ale w amatorskim ruchu artystycznym jest to naturalne, że zmieniają się pokolenia, ale zmieniają się też i ludzie, a więc przez ten zespół przenikło już kilkaset osób, ponieważ wiadomo, studia, wykształcenie, małżeństwo, no różne okoliczności w życiu sprawiają to, że jedni na jakiś tam okres czasu zaprzestają muzykowania, inni w ogóle, a część po wielu, wielu, wielu latach wraca do tego wtedy, kiedy już czas na to pozwala i mogą się poświęcić pracy społecznej. Należy podkreślić, że odznaczenie zasłużone dla województwa dolnośląskiego otrzymują osoby lub instytucje, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju naszego województwa. Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego.